Sześcioletnia dziewczynka zmarła po tym, jak została potrącona na wałbrzyskim rynku przez kierowcę samochodu dostawczego. Sprawca wypadku usłyszał już zarzuty. Po zamknięciu rynku dla zwykłego ruchu samochodowego miało być to miejsce spokojne i bezpieczne, zwłaszcza dla pieszych. Niestety przez ludzką nieuwagę pod kołami pojazdu dostawczego zginęło dziecko. 25-letni mężczyzna samochodem dostawczym potrącił 6-letnią dziewczynkę. Dziewczynka wyszła z samochodu i kierowała się w stronę nieopodal stojącego ojca. W międzyczasie podjeżdżał samochodem marki Mercedes kierowca, który niestety potrącił dziewczynkę. Dziewczynka znalazła się pod kołami pojazdu. Strażnik miejski, który był świadkiem całego zdarzenia, natychmiast wezwał pogotowie ratunkowe. W międzyczasie udzielał jej pierwszej pomocy. Błyskawicznie pomoc przybyła na miejsce, dziewczynkę reanimowano, następnie przewieziono do szpitala. Niestety, pomimo wszelkich wysiłków lekarzy, dziewczynka zmarła. Mężczyzna był trzeźwy, trafił do aresztu i usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator rejonowy zastosował wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 5000 zł oraz powstrzymywania się od kierowania pojazdami mechanicznymi. Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wałbrzyska policja przypomina, że choć do rynku wjeżdżać mogą wyłącznie pojazdy posiadające zgodę i ruch jest tam niewielki, nie zwalnia to pieszych ani kierowców z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Tego samego dnia doszło do jeszcze jednego zdarzenia, które zakończyło się śmiercią. Na Podzamczu około godziny 23 z okna wieżowca przy ulicy Hetmańskiej wyskoczył 30-letni mężczyzna. Prawdopodobnie było to samobójstwo, ponieważ policja nie stwierdziła działania osób trzecich. Po upadku z 9 piętra mężczyzna nie miał większych szans na przeżycie. Mimo szybkiej reanimacji zmarł w szpitalu.